Ostateczna rozgrywka. Polujemy na sylwestrowego szczupaka. Coś zębatego by się przydało wyciągnąć na stół, na imprezę sylwestrową. Oczywiście śmieję się, żadnych rybek nie bierzemy do domu, wszystkie wypuszczamy. Oczywiście znajome miejsce, to widać gdzie jesteśmy, gdzie jestem. Wiatr jest południowo-zachodni, taki trochę sprzyjający, trochę nie. Tutaj w tym kanale do śluzy, no to będzie fajnie w miarę, chociaż widzę, że też wieje nie za bardzo z prawej strony ku lewej, jakby od mostu kolejowego na Osobowicach, w stronę mostu Osobowickiego. No ale to nieważne, ten wiatr nie jest zimny, temperatura 7-8, także ujdzie fajnie. Zresztą, co się nie robi dla ryb. A w ogóle to ostatni wypad w tym roku, udało się go zorganizować na pontonie. Także jestem już uszykowany, zwodowany. Karta wypisana, sprzęt, wszystko jest, aku, silnik, wszystko gra. No cóż, także się woduję i za chwilę gdzieś tam na wodzie będę. To na razie i ho, i miłego oglądania życzę. No zobaczymy, co się wydarzy, wiecie. Jest dzisiaj, który to dzisiaj jest? 28 grudnia, 10:07, nie? Także, no trochę deszczyk pada, także, ale ten deszczyk to tylko przelotnie. Także startujemy dzisiaj na grubo, żadnych okoni, żadnych jeńców nie bierzemy, wszystkich wypuszczamy. Dzisiaj na grubo szukamy szczupaków, tylko i wyłącznie szczupaki mnie interesują, nic poza tym. To na razie, woduję się tutaj, jak widzicie, pontonik już, tak powiem, spłynął na wodę. Jest na razie na uwięzi. O, zaraz kapitan wskakuje i fruwa. To nara, hej. Dobra, pierwsze rzuty. Zobaczymy, może tu coś siedzi. No dobra. Okej, pierwszy zaczep. O kurde, chyba chabrzy się mnie. Chabrzy. Dobra, jesteśmy w strefie chabrzy. Ale. Dobra. Musimy gdzie indziej rzucać. Tam nie będziemy rzucać, bo się po prostu cały czas zielonka wyciąga. Dobra, to rzucamy się. Może być. Chabrze chyba znowu, tak. No dobra, ale malutko. Jest to standard. Rzucimy bardziej ryzykowny rzut. Zrobimy, dobra. Trochę się śpieszę z tym ściąganiem, bo chabrze tutaj są, a już zaczepiłem. Cholera, gdzieś tam. Ale czasami się ciągnie chabrze i szczupak przywali jeszcze. Także to nie jest koniec świata, jak się coś zaczepi drobnego.
No, no lepiej nie czekać. Ta blaszka sobie pracuje tak jak lubi pracować. O, dobra. To dla Arseny. No jest już około 2,5 metra głębokości przy Arsenach. Zobaczymy. Odwrócamy tam. Część tutaj. Może coś tu siedzi. Chciało zapiąć tam gumkę jakąś. Kurde. Aż porcie człowieka, zaraz zapniemy coś. Blaszkę troszeczkę rozegniemy. Rozegniemy blaszkę troszeczkę i rzucamy dalej. Więcej się nie damy, nie trzeba. Dobra, rzucamy dalej. Dzisiaj śmigamy na... No ja lubię tą obrotówę. Założyłem fest kotwicę. Lubię te duże obrotówy, jeszcze pofalowaną blaszką. Rzucamy dalej. Nie widać na tym, na kotwicy. To tak nie widać na kotwicy.
Dobra, bateria zmieniona. Możemy porzucić troszeczkę tutaj. Zobaczymy, co tutaj słychać jeszcze. Może ktoś, tu siedzi. No, nie, tu są chabrze. Tu na bank są chabrze. Widzicie, tam są chabrze. Dobra, tu nie my dalej. Mamy śniadanko ze wstrzykami. Dobrze, płyniemy na ratunek.
Tutaj nie można łapać. Na głównym nurcie nie da rady łapać dzisiaj. Woda rwie, stan wody jest podniesiony. Na pewno gdzieś z 20 cm. Ale rwie woda. Woda jest brudna, mętna. Ciężko stwierdzić, gdzie rzucać, gdzie nie. Nie widać, że tak powiem, dna. Chabzie są jakby tak przesunięte troszeczkę do brzegu, wyczesane. I ciężko rzucać, ciężko widzieć, gdzie rzucić. A w ogóle to wiatr znosi cały czas przynętę na brzeg, trzciny, w Trawsko. Także tu jest ciężko rzucać. Nie ma dużego wiatru, ale wiatr ściąga na brzeg wszystkie przynęty. No i plecionkę, że tak powiem, z wiatrem w krzaki zwiewa. Tam kolega coś robi, spinninguje obok koło portu. No, o, można zobaczyć. Na cypelku też stoi ktoś ze spinningiem. Widziałem jednego gościa wcześniej na kanale spinningował, no to coś tam podczepił, jakiegoś leszcza, coś wcześniej też białego wyciągnął, nie wiem co to było. W każdym bądź razie jeszcze gdzieś godzinka łapania. Dobra, parę rzutów wykonamy tutaj na nowym miejscu. Tu jakby ten nurt główny nie idzie, tylko on uderza jakby w tamten brzeg, tamtą stroną wszystko płynie, a tu w sumie jest taki spokój, tylko że podniesiony stan wody troszeczkę. No i jest nurt, ale bardzo mały. No porzucamy tutaj, zobaczymy. Pierdę, troszeczkę same. No nie wiem, czy chabzie, czy co. Czy ciągnie? Coś nie wiem, po prostu nie wiem, o ciągnie. Liście ciągnie, to znaczy, że też tam coś przygnie. O, jeden liść to tam. Płyniemy na drugi brzeg, płyniemy do kanału śluzowego. No i już w stronę kierujemy się samochodu, że tak powiem, i z powrotem na brzeg i do domu. Ale jeszcze trochę porzucamy tam ten kanał, obrzucimy w takich miejscach niedostępnych z brzegu. To na razie, hej. Nurt jest szybki, więc powoli płyniemy, bo płyniemy prawie że pod prąd. Ale zaraz dopłyniemy do miejsca, kiedy nurt już nie ciągnie. No jeszcze kawałek mamy. Jakieś, ja wiem, 50 może metrów, mniej więcej. No powoli. Płynęliśmy, teraz już jest spokojnie. Ponton przyspiesza. Nurt mamy z prawej strony już. Także nieźle. Dobra, jeszcze kawałek i będziemy już na miejscu, w którym można łowić. Tu nawet powiedziałbym, jest nurt wsteczny. Zaczyna się robić. Tak, nurt wsteczny. Dobra.
zbliżamy się do miejsca desantu, rozpoczęcia naszych łowów dzisiejszych. Brzegiem, brzegiem, tu za tymi trzcinkami się zatrzymamy, trochę sobie porzucamy. Na razie kicha, lipa, nic, po prostu nic. Strat nie mam żadnych, jedynie co znalazłem, sporego woblera sumowego. Dobra, zatrzymam się tu, puszczę podpisę. Dobra, jest ok. Już płcizna, więc zmniejszymy oczko, oczko. O. Pokażę wam tego woblera. To jest takie coś. Z grzechotką. Nie wiem jakiej to firmy, może gdzieś pisze. O, tutaj coś. Słuchajcie koledzy, na dzisiaj koniec mam łowów. Zwijam sprzęt. Jest godzina 14:16. No nic się nie zadziało, nawet nie miałem brania, uderzenia. Zaczepów było masę, wiadomo. Zielonki jeszcze sporo wyciągłem, chociaż już przeterminowanej, takiej czarnej. No co? Jakby to wam powiedzieć, czekajcie, już muszę tego kija położyć, o tu go położę. Udało mi się znaleźć takiego woblerka sumowego z grzechotką. Nazywa się Pojedyniec. No jeszcze rzeźki jest taki, widzę, że można byłoby połapać. Ja na takie nie łapię, jeżeli się ten ktoś by chciał, to mogę się zamienić na jakiegoś innego albo na coś innego. A jak nie, to powieszę na ścianie jako trofeum moje. O, też dobrze. Będzie wisiał gdzieś na ścianie. Ładnie wygląda. Naprawdę ładnie. Był na brzegu koło śluzy Różanka. Dobra. Kończymy zabawę. Akumulator jeszcze ładnie pokazuje, jak widać 100% w spoczynku, ale jak daję mu pełną parę, to 60% pokazuje, nie? Także kończymy. Widziałem sporo wędkarzy dzisiaj. No i tyle. To dziękuję za obejrzenie filmu, więc jako, że dzisiaj jest 28 grudnia, to już się nie zobaczymy w tym roku. W przyszłym roku nie wiem, którego się zobaczymy, czy w styczniu, czy w lutym, jak to tam będzie, czy jaka będzie pogoda. Nawet nie wiem jeszcze, jakie opłaty są na przyszły rok za kartę. Trzeba trochę kasy zebrać na te opłaty. No i co? No i dziękuję za obejrzenie jeszcze raz. Jak się film podobał, chociaż tam wiecie, smutno, szaro, chudo, bez ryb. Ale jeżeli się podobało, to proszę lajka zostawić. Jak kanał jeszcze nie subskrybowaliście, to zasubskrybujcie. Ujęcie.